witam znowu w moim odcinku na YouTubie. Jesteśmy w bardzo ciekawym, niezwykłym miejscu. Jest to Centrum Witalności Longevity Center. Jak się dowiedziałam o tym fantastycznym miejscu? Otóż brałam udział w telewizyjnym programie Kopernik był kobietą. I tam się właśnie dowiedziałam, że jest takie miejsce, które robi bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład w moim przypadku dostałam obraz całego mojego organizmu. Wiem, jak funkcjonuje, co mu dolega i co trzeba zrobić, jak pomóc organizmowi, żeby funkcjonował fantastycznie, prawidłowo. I przez to człowiek, który zadba o to, czuje się o wiele lepiej i żyje bardzo długo. Chciałam teraz zaprosić szefową tego centrum, wspaniałą, cudowną Joasię Bęcz. Proszę Joasię, chodź tutaj, kochana, do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Bardzo dobrze. Ja też. Powiedz mi, kochana, o tym centrum, bo to jest bardzo ciekawe. Ja w ogóle bardzo przeżyłam tutaj obecność moją, bo nagle dowiedziałam się o rzeczach, o których nie miałam pojęcia. I patrz, mam 77 lat, a powinnam to wiedzieć, co wiem teraz o moim organizmie, mając lat, nie wiem, może 20, może wcześniej, może kilka lat później, ale na pewno parę dekad, bo ja teraz dekadami operuję, parę dekad wcześniej. I na pewno ja nie narzekam specjalnie na zdrowie, aczkolwiek przeszłam różne turbulencje w moim życiu i wiem, że gdybym trafiła na was, gdybyście istnieli 50 lat wcześniej, to na pewno nie przeszłabym przez takie doły, jakie miałam zdrowotne. Miałam przypadki bardzo ciężkie. Ale cieszę się, nigdy nie jest za późno, że tutaj do was trafiłam. I przez to wiem, że mogę pomóc innym w uświadomieniu, jakie to jest ważne, żeby wiedzieć jak najwięcej o swoim organizmie i jak mu pomóc, żeby funkcjonował prawidłowo. Powiedz teraz, jak to się stało, że to jest tu i właśnie w Warszawie, w Polsce, bo wiem, że tych centrum nie wiem, ile jest w tej chwili na świecie. Znaczy w Europie jest w ogóle jeszcze mało, ale jest to na pewno trend, który bardzo się rozwija, czyli podejście do medycyny od strony, powiedziałabym, systemowej, holistycznej, takiej spójnej pod kątem i zdrowia fizycznego, psychicznego, ale też zdrowia komórki, tak żeby zrozumieć nasz pełen kontekst tego, co wpływa na naszą odporność, na naszą witalność, na to, co, jak funkcjonujemy, jak działa nasz organizm. Stąd czerpiemy i inspiracje, i informacje na temat badań naukowych i tego, w którą stronę idzie ten sektor, z tego, co się dzieje na świecie i staramy się jak najwięcej przenieść do Polski. Skupiamy się na tak zwanej prewencji nowoczesnej, tak. Czyli zaczynamy od tego, co właśnie powiedziałaś, o dokładnym zrozumieniu naszego organizmu na temat tego, co się dzieje, na jakim jesteśmy etapie, jak wygląda nasz wiek biologiczny, który mówi tak naprawdę o naszym prawdziwym stanie zdrowia, o prawdziwym zużyciu organizmu i poszczególnych organów. I staramy się w ramach konsylium naszego lekarskiego i różnych ekspertów, z którymi nasi lekarze współpracują, czy dietetycy, czy psycholodzy, czy psychiatrzy, czy eksperci od spraw snu, zadbać o to, żeby stworzyć taki optymalny plan na zdrowie. Ale najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim jest właśnie klient, pacjent, osoba, która decyduje się na to, żeby tym zdrowiem zarządzać. Bo im więcej wiemy o swoim zdrowiu, tym bardziej możemy na to nawiązać. Oczywiście. I naprawdę ja w ogóle byłam w szoku, na przykład, że dowiedziałam się, że to nie to, że nie mogę pić kawy, nie, to po prostu nie mogę dotykać nawet, dlatego że mój organizm absolutnie nie toleruje kawy, na przykład. A ja całe życie piłam kawę
I zawsze miałam, szczególnie przed ostatnimi laty, miałam problemy z żołądkiem. Zawsze miałam coś tam, było coś nie tak. I na śniadanie, a oczywiście śniadanie. Pierwsza rzecz, otwieram oczy i zaraz kawa, nie? Coś tam, kawa następna i kawa. I także dobrze, że tutaj trafiłam, no po prostu to dziękuję bardzo, że trafiłam, bo naprawdę uratowałam swoje zdrowie, bo wiem, że jakby było dłużej, właśnie jakbym piła kawę, to bym na pewno coś by się odezwało, już się odzywało, już miałam właśnie diagnozę niemiłą, ale oczywiście zdołałam dzięki waszej pomocy temu zaradzić. Także i o śnie się bardzo dużo dowiedziałam, jakie to jest ważne. Okazało się, że ja mam bezdech i że organizm się nie może zresetować. Że to w ogóle to jest strasznie ważne, że dba się tam o fitness, o jedzenie, tak. A ze snem mamy trochę do tyłu. Ale podobnie w ogóle bardzo wyrywkowo traktujemy nasz organizm. Zazwyczaj o samochód dbamy bardzo dokładnie i, tak, i staramy tak się mieć odbywać przegląd co roku. Natomiast z naszym organizmem nie zawsze tak jest. Tak. Dopiero reagujemy wtedy, kiedy coś się zaczyna sypać albo zaczyna się rzeczywiście przeradzać już w jakieś tam problemy zdrowotne. O. A tak naprawdę widzimy, jest wiele symptomów, które możemy zauważyć dużo wcześniej. I dokładnie. I warto po prostu nauczyć się ten organizm obserwować i też w tej chwili z jednej strony obserwować samemu, ale przede wszystkim jest bardzo dużo w tej chwili technologii, badań, sposobów na to, żeby zrozumieć, jak działa zdrowie naszej komórki, jak działają nasze mitochondria, czyli wszystko to, co jemy, w jaki sposób spędzamy czas, jak podchodzimy do stresu, wpływa na taką ogólną energię, witalność i na to, że chce się nam rano wstawać z łóżka. To jest taka, moim zdaniem, taka trochę wyrafinowana interna, nie? Coś takiego tutaj, nie? Taki, wy zajmujecie się wszystkim, macie obraz całego człowieka, jak poszczególne organy funkcjonują, do czego ma skłonności genetyczne, na co trzeba uważać, czego się ewentualnie spodziewać, albo czemu zaradzić, żeby to nas nie spotkało. Nie? To jest naprawdę, ja uważam, że to jest podstawowa rzecz. Każdy cywilizowany człowiek powinien sobie zrobić takie badania i mieć obraz siebie. No idealnie powinniśmy tak naprawdę się uczyć tego w szkole, jak zarządzać swoim własnym w szkole, halo, do szkoły i tam tylko zmienić program. No właśnie, żeby troszkę bardziej praktycznie podchodzić do tego, jak jeść, co jeść, co wpływa rzeczywiście na to, że mamy więcej energii, że jesteśmy bardziej kreatywni, że nam się chce. Ale też wspomniałaś o badaniach genetycznych, bo w tej chwili rzeczywiście bardzo dużo mówi się o genetyce, ale czasem zapominamy, że genetyka to tylko 20%. O, pamiętajcie, 20% tylko genetyka. I to coraz więcej badań na ten temat mówi, że większość genów tak naprawdę jest zależnych od naszego stylu życia. I jeżeli naprawdę mamy tak duży wpływ na to, oczywiście na to wpływa również środowisko, w którym żyjemy, mieszkamy, natomiast na pewno styl życia jest jednym z ważniejszych czynników i na te czynniki mamy wpływ, czyli jak śpimy, czy się stresujemy i w jaki sposób reagujemy na sytuacje stresowe. Bo stres sam sobie jest pozytywny, bo natomiast zależy od, znaczy problem się zaczyna wtedy, kiedy zaczynamy za bardzo się przejmować wszystkim i reagować zbyt emocjonalnie na sytuacje stresowe. Ale również to, co powiedziałaś, odżywianie i też my jesteśmy bardzo, bardzo indywidualnymi jednostkami i rzeczywiście każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny mikrobiom, w zależności od tego, jak, co jadł, w jakim środowisku się wychował, jaką ma dietę, także ten mikrobiom, czyli bakterie jelitowe i to zresztą mikrobiom to jest w ogóle sam temat sam w sobie, bo to jest niesamowity jakby kolejny organ w naszym organizmie, który rzeczywiście wpływa na to, jak na nasz stan emocjonalny również, ale również na wygląd naszej skóry, na to, czy mamy wystarczająco energii życiowej. Więc coraz bardziej medycyna na świecie idzie w stronę personalizacji i tutaj też korzystamy z, że tak powiem, z dobytku i wiedzy naukowej i medycznej, która już jest dostępna i która pomaga nam coraz bardziej personalizować rozwiązania dla naszych klientów. Fantastycznie, naprawdę. Ja jestem przeszczęśliwa, że tutaj trafiłam,
bo wiem, że to mi, to przede wszystkim czuję ulgę, bo miałam, ja w ogóle jestem bardzo zajęta i w ogóle lubię, kocham życie i jestem, szaleję cały czas, nie? I właśnie nie zwracałam uwagi na pewne rzeczy, które powinnam się zatrzymać. To też trochę mi pandemia pomogła w tym, żeby się chwilę zatrzymać i się zastanowić, co się dzieje. Dlaczego źle śpię? Dlaczego mam nadkwasotę? Dlaczego... I tutaj dostałam odpowiedź na te moje pytania. I z tego się bardzo cieszę, że nigdy nie jest za późno, naprawdę, nigdy nie jest za późno. Bardzo ważne, w ogóle bardzo ważne to, co powiedziałaś, że nigdy nie jest za późno, bo niektórzy rzeczywiście zaczynają dbać o zdrowie wtedy, kiedy zaczyna coś się psuć, a tak naprawdę powinniśmy zacząć jak najwcześniej. O zdrowie powinniśmy dbać tak naprawdę w każdym wieku i też szczególnie teraz pandemia pokazała nam, jak ważna jest nasza witalność i jak ważne jest zdrowie w kontekście odporności. To jest bardzo ważne. Tak naprawdę tutaj jesteśmy centrum, które daje narzędzia. My nie rozwiązujemy wszystkich problemów świata, ale przede wszystkim uczymy naszych klientów zmiany myślenia, zmiany nawyków, bo nawet kawa, o której wspomniałaś, to są pewne nawyki czy takie rytuały, które sobie wypracowaliśmy i nam się kojarzą z czymś fajnym, tak samo ze słodyczami. Natomiast wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych aspektów, czyli zmiana nawyków, zmiana podejścia do pracy nad sobą, jeżeli chodzi o zdrowie, o zrozumienia swojego, o tego, co nam służy, a co nam nie służy. Dokładnie. I przede wszystkim sposobu myślenia. Tak jest, to jest bardzo ważne. Piękne podsumowanie, Joasiu. Zapraszam na następny odcinek na moim kanale YouTube. I pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie do mnie, bo ja bardzo lubię komunikować się z Wami. Także następny odcinek, super, bardzo ciekawy, wspaniały odcinek.